Jezioro Lubieńskie stanowi wielką atrakcję miasteczka. W pobliżu znajduje się kolejny akwen, zwany Małym Jeziorem. Wkrótce nad obydwoma zbiornikami rozpoczynają się intensywne prace, którym celem jest uporządkowanie otoczenia, wybudowanie promenady i punktów widokowych, a wszystko za sprawą tzw. małych projektów. W najbliższym czasie gmina Lubień Kujawski zamierza realizować kilka projektów. Dwa z nich w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich, który funkcjonuje w latach 2007-2013. Te projekty mamy zamiar realizować w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania do Rzecza Zgłowiączki i one odnoszą się do dwóch jezior, które na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski są położone. Jedno z nich, tak zwane Duże Jezioro Lubieńskie i drugie Małe Jezioro Lubieńskie, podlegałyby następującym operacjom. Przy dużym jeziorze, następowałaby odbudowa i przebudowa ścieżki, która do tej pory jest ścieżką gruntową, w taką trasę spacerowo-widokową, schodząc od miasta w kierunku jeziora w dół, wzdłuż linii brzegowej, aż do amfiteatru i kąpieliska, które znajdują się po drugiej stronie jeziora. Oczywiście wzdłuż tej trasy spacerowo-widokowej byłyby zamontowane także ławki dla spacerujących, odpoczywających, z których roztaczałby się piękny widok zarówno na tafle jeziora, jak również na neogotycki kościół, który na wzgórzu wypiętrza się ponad tę taflę, dając zresztą wspaniały widok. I drugi projekt w ramach tego samego programu operacyjnego dotyczyłby Małego Jeziora Lubieńskiego i tu byłoby uregulowanie linii brzegowej tegoż jeziora, ponieważ widać, że następuje degradacja, zarastanie, a tym samym i ochrona środowiska, a również atrakcyjność tego jeziora dla społeczności jest coraz mniejsza. Stąd chcemy przywrócić zarówno jednego, jak i drugiego jeziora atrakcyjność dla społeczności lokalnej, ale także dla odwiedzających miasto i gminę Lubień Kujawski.